Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Chris Wieliczko. To jest taka informacja dla tych, którzy wpadli tutaj przypadkiem. Dla Was również szybkie info o mnie. Od 12 lat prowadzę studio artystyczne, a z samym rysowaniem mam do czynienia już od ponad 20 lat. Z tym, że od zawsze zajmuję się rysowaniem klasycznym, na papierze. Za to nigdy nie próbowałem pracy w digitalu. Tydzień temu opublikowałem film z unboxingu tabletu Deco Pro firmy XP Pen. Pozachwycałem się nieco nad jego wykonaniem, bo trzeba przyznać, że jakość jest naprawdę porządna. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać moje pierwsze próby oraz powiedzieć kilka słów na temat samego tabletu. Nie będzie to standardowy test ani recenzja, a to właśnie dlatego, że nie mam doświadczenia w tym temacie, nie macie żadnego porównania. Miałem wcześniej Wacom One, jednak służył on jedynie do szybkiej obróbki zdjęć, nigdy do rysowania. Nie chciałbym zatem w żaden sposób oceniać sprzętu i proszę nie traktować tego filmu jako recenzji. Chciałbym skupić się za to na czymś zupełnie innym. Pokazać Wam moje pierwsze nieudolne próby posługiwania się elektronicznym piórem i zobaczycie, jak moje 20-letnie doświadczenie w tworzeniu prac w jednym momencie zniknęło, jak gdybym nigdy nie trzymał ołówka w dłoniach. Zanim przejdę do efektów moich wypocin, jeszcze tylko kilka słów o samym tablecie. Już wiecie, że jest bardzo solidnie wykonany. Mamy tu do czynienia z aluminiową obudową. Całość jest świetnie spasowana i wygląda rewelacyjnie. Naprawdę czuć tutaj wysoką jakość. Jednakże kilka minusów się pojawiło. Fajnie, że na stronie xp.pen.com dostępna jest instrukcja w języku polskim. Jako całkowity laik w tym temacie zwyczajnie się ucieszyłem, że nie będę siedział przez cały tydzień próbując rozkminić działanie sprzętu, starając się przełożyć techniczny angielski na mój codzienny polski. Niestety, po pobraniu instrukcji okazało się, że jest ona napisana jakby była skierowana do osób już dobrze ogarniętych w tym temacie. Tablet ma mnóstwo funkcji, a instrukcja nie wyjaśnia ich działania, a jedynie nazywa po polsku. Takie mam wrażenie. Na zasadzie to jest pokrętło, to pokrętło, pokrętło ma funkcję S1 i S2, do funkcji S1 i S2 możemy przypisać dowolną komendę z dowolnego programu i koniec wyjaśniania działania pokrętła. Ja wiem, że za jakiś czas będę się z tego śmiał, a obeznani w temacie, którzy mnie teraz słuchają, już się ze mnie śmieją, ale wierzcie mi, dla mnie w tej chwili to jest zupełna czarna magia. O ile sam doszedłem, jak przepisać ową dowolną funkcję do pokrętła w dowolnym programie i jestem mega dumny z siebie, że to rozkminiłem, o tyle wciąż nie wiem, o co chodzi dokładnie z tą opcją S2. Tam jest touchpad na tym pokrętle, więc prawdopodobnie chodzi o różne gesty na tym touchpadzie, ale to jeszcze zostawiłem sobie, bo instrukcja pokazuje jedynie rysunki, nie zagłębia się dokładnie, nie wyjaśnia sposobu działania. Dlatego precyzyjne przepisywanie funkcji do klawiszy zostawiłem na potem, ustawiając jedynie zoom na pokrętle, bo to uważam za bardzo przydatne i potrzebne. Przez pierwsze kilka dni chciałem się bardziej skupić na samym rysowaniu niż na technicznych aspektach, dlatego uważam, że kompletnie początkujący mogą spokojnie kupować tablety bez przycisków, pokręteł, touchpadów i innych bajerów. Ja na przykład przez pierwszy tydzień pracy na nim w ogóle nie skorzystałem z tych możliwości. Szczególnie, że nie wszystko jest takie różowe, jakbym chciał, bo choćby wspomniane zoomowanie obrazu. Samo pokrętło tabletu, ten pięknie świecący na błękitno pierścień, okręca się bardzo płynnie. Jest przyjemny w samym fizycznym działaniu, ale niestety zoomowanie przebiega już w sposób skokowy, a nie płynny, czego kompletnie nie potrafię zrozumieć i naprawdę ciężko mi jest zaakceptować. Samo piórko, rysik czy pensil, jak to woli, jest bardzo lekki, przyciski dobrze wyczuwalne, choć dolne kilka razy wciskał mi się przez przypadek, ale to zapewne kwestia przyzwyczajenia i odpowiedniego trzymania. No ja w swoich ołówkach nie mam przycisków, więc trzymam je z reguły byle jak. Tutaj trzeba być jednak nieco bardziej uważnym. Mam również pewne wątpliwości co do poziomów nacisku, których podobno tutaj mamy aż 8192. Nie wypowiadam się jako fachowiec, ale trochę mnie tak rozczarowało osobiście, bo po takiej ilości spodziewałem się nieco większej czułości, ale to moje subiektywne odczucie i jak wspomniałem, nie mogę w zasadzie porównywać tego do innego tabletu, ale na pewno zagłębię się w temat i jeszcze do tego wrócę. Poza tym nie znalazłem żadnych minusów, które by mnie znacząco frustrowały. Być może nie zdążyłem ich znaleźć, bo używam sprzętu dopiero od tygodnia,
A może po prostu więcej wad nie ma? No dobra, wystarczy tego, przejdźmy do mojej twórczości, a właściwie do jej nędznych prób. Słuchajcie, trzeba wam wiedzieć, że podszedłem do sprawy bardzo, bardzo entuzjastycznie. Lubię nowinki, wszyscy wiedzą, że Chris to gadżeciarz, więc mając dodatkowo na uwadze fakt, że rysować trochę umiem, pomyślałem, no to teraz dopiero pokażę, co umiem. Wszyscy wiemy, jakie możliwości daje grafika cyfrowa, zatem z wizją stworzenia super wypasionego, genialnego, wspaniałego dzieła odpaliłem Photoshopa, nowy dokument i... No i co? No i kreski jakieś nie takie, do ołówka niepodobne, większe, mniejsze, zaokrąglone, rozmyte. Sam nie miałem pojęcia, które w ogóle wybrać. Gdzieś na YouTubie kiedyś oglądałem jakąś Zuzię, która mówiła, że rysowanie na tablecie jest identyczne jak zwykłym ołówkiem, że niczym się to w zasadzie nie różni, więc tak do tego podszedłem. Po prostu chciałem coś narysować. Ale od razu pogubiłem się w tych wszystkich pędzlach, ustawieniach, przezroczystościach. Nic nie wychodziło tak, jakbym się tego spodziewał, tak jak ja to widziałem. Wyobraźcie sobie, że macie 20 lat doświadczenia i nagle jednego dnia bierzecie się za rysowanie i nawet głupiego kubka nie potraficie stworzyć. Zacząłem próbować wszystkie pędzle po kolei, wszystkie ustawienia, grzebałem w opcjach i po kilku godzinach sfrustrowany wyłączyłem komputer z myślą: nie, to nie dla mnie. Wkurzyłem się, bo przecież umiejętności mam, bo prowadzę kurs rysunku, a tu taka wtopa. I wtedy przyszło olśnienie. No właśnie, przecież prowadzę kurs rysowania. Co w takim wypadku ja sam powiedziałbym własnym uczniom? Najważniejsze to przyznać się przed sobą, że się nie potrafi, a potem po prostu się tego nauczyć. Talent przyjdzie po drodze. Przywertowałem internet i przemówił do mnie Aaron Blaze. Po kilku jego filmach nieco rozjaśniło mi się w głowie i dotarło do mnie, że muszę zapomnieć to, co wiem i umiem robić z ołówkiem i zacząć od zera. No i tak też zrobiłem. Oczywiście poszedłem za własnymi wskazówkami i zacząłem rysować najprostsze rzeczy. Na kursie rysujskrisem.pl zaczynamy właśnie od gruszek. Nie było zatem możliwości, bym narysował teraz coś innego. Powstała bardzo prosta grucha. Bez pośpiechu, bez spinki. Najpierw chodziło o to, by oswoić się z tym sposobem rysowania, poznać pędzel, wybadać nacisk i proszę się nie śmiać, bo wszyscy tak zaczynamy. Potem przyszła kolej na nieco bardziej skomplikowaną kompozycję. Pozdrawiam przy okazji wszystkich, którzy dobrze tę kompozycję gruszkową znają. Jak widzicie teraz ja mam z nią problemy. Pokazuję to wszystko w nieco przyspieszonym tempie, aby do końca was nie zanudzić, albowiem dziś pięknych dzieł nie będzie. Kolejnym moim krokiem było wypróbowanie cieniowania. Nauka gładkich przejść, praca ze światłem i cieniem. Gruszka wydała mi się jeszcze na ten etap zbyt skomplikowana, naprawdę. Dlatego powstało takie oto proste jajo. Ale zdaje mi się, że jak na trzecią próbę na tablecie i tak nie jest najgorzej. No i wreszcie przyszła kolej na jeszcze jeden szybki szkic, ale już nieco bardziej w moim stylu. Wybrałem jedną z kompozycji z własnego kursu. Bardzo ją lubię, rysowałem ją już kilka razy i myślę, że wielu z was oglądających tutaj również dobrze zna te kubki.
One są idealne do ćwiczenia proporcji i cieniowania. No i zobaczcie, jak wyszło. W trakcie powstały jeszcze szybkie szkice słoni zaczerpnięte z tutorialu Arona Blaze. Sympatyczne i proste rysunki, które dały mi naprawdę sporo radości podczas nauki. Chciałem zrobić więcej. Naprawdę, energii i zapału było na jeszcze wiele, wiele szkiców. Niestety w trakcie nagrywania tego filmu, po aktualizacji systemu komputera, przestały działać sterowniki i tablet stał się bezużyteczny, w zasadzie całkowicie. Mam nadzieję, że szybko wyjdzie aktualizacja sterowników. Będę się w tej sprawie kontaktował z supportem XP Pen, bo szczerze Wam powiem, że rysowanie w digitalu strasznie mnie wciągnęło. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć na chwilę obecną, czy Deco Pro to dobry, świetny, czy może przeciętny tablet, ale mogę powiedzieć, że mnie osobiście wciągnął świat cyfrowej grafiki. Przede mną bardzo długa droga, mnóstwo ćwiczeń, prób i błędów. Jestem w tym temacie na samiutkim początku, ale zamierzam tę drogę przejść. Mam nadzieję, że szybko uda mi się zdobyć zaktualizowane sterowniki i znów uruchomić tablet, bo naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy znów zasiądę przed ekranem. A jeśli Wy chcielibyście się zaopatrzyć w tablet graficzny firmy XP Pen, to w opisie filmu zostawiam Wam link do sklepu. Jeśli w koszyku, w miejscu na kod rabatowy wpiszecie Chris5, to otrzymacie 5% rabatu na zakup tabletu. No i z tą miłą informacją Was zostawiam. Dajcie znać, czy podobały się Wam moje digitalowe szkice i jak myślicie, czy mam szansę rozwinąć się w tym temacie. Piszcie w komentarzach i do usłyszenia. Jeszcze tylko na sam koniec muszę wspomnieć, że w momencie, kiedy ja już przesłałem na YouTube ten film, na stronie XP Pen pojawiły się najnowsze sterowniki do najnowszej wersji systemu macOS, więc wielkie brawa i uznanie dla firmy za tak szybkie aktualizowanie swoich programów. Naprawdę świetna robota.